Program Oral-B kilka ważnych odpowiedzi przedstawia. Jaka pasta najlepiej łagodzi ból wrażliwych zębów? Wrażliwość lub nadwrażliwość zębów objawia się bólem podczas jedzenia lub picia. Tkankę wypełniającą jamę zęba stanowi miazga będąca połączeniem materii organicznej z naczyniami krwionośnymi odżywiającymi ząb i nerwy. Twarda warstwa otaczająca miazgę to zębina, która zawiera tysiące bardzo wąskich otworów, zwanych kanalikami zębinowymi. Kanaliki łączą wnętrze żywego zęba, w tym nerwy, z zewnętrzną twardą tkanką, czyli szkliwem. W przypadku odsłonięcia kanalików nerwy intensywniej odbierają bodźce dotykowe podczas kontaktu z gorącymi lub zimnymi produktami. I to jest pierwotna przyczyna nadwrażliwości zębów. Nadwrażliwość zębów można łatwo zmniejszyć, wybierając właściwą pastę do zębów wrażliwych. Istnieją dwa sposoby powstrzymania bólu i nadwrażliwości. Zablokowanie otworów kanalików w zębinie lub znieczulenie nerwów w korzeniu zęba. Pasty do zębów wrażliwych oferują albo jeden, albo drugi sposób. Rozwiązaniem dla wrażliwych zębów jest znalezienie pasty zawierającej fluorekcyny. Fluorekcyny pomaga zablokować otwory w kanalikach, nie dopuszczając do reakcji bólowej. Potas to kolejny pożądany składnik pasty do zębów. Oddziałuje na zakończenia nerwowe, uniemożliwiając nerwom przekazanie sygnału bólowego. Aby ulga była jak najdłuższa, zalecamy stosowanie pasty do zębów nadwrażliwych z kompleksem fluorkucyny, takiej jak pasta Blendamed. Zdrowie jamy ustnej zaczyna się od Oral-B. Oral-B. Czyść zęby jak dentysta.